Cześć, witam bardzo, bardzo serdecznie. Przed wami Dying Light i będę miał zaszczyt przechodzić z wami tą grę, na którą czekałem bardzo, bardzo długo i myślę, że także jak z wielu z was jestem bardzo zaciekawiony, co nam ta gra przyniesie. W pierwszym odcinku będzie to taki swojego rodzaju wstęp, pokazanie trochę początku fabuły oraz mały tutorial. Dopiero od drugiego odcinka będziemy robić misję. Chcę ten początek wam pokazać, żeby niczego nie ominąć, bo jest tam parę ważnych wątków w nim przedstawionych, także chcę od razu też powiedzieć, że nie będę omijał żadnych cutscenek ani niczego takiego, bo po prostu chcę, żeby od początku do końca to wszystko było zrobione tak jak jest to w grze, a więc może od razu zacznijmy i życzę dobrej zabawy. Hud aktywowany. Rozpocząć odprawę. Dane na temat celu. Kadir Sulejman. Lokalny polityk zatrudniony do utrzymania spokoju po wybuchu epidemii. Jego brat Hassan zginął w wypadku powiązanym z zarazą, zanim zdołaliśmy go ewakuować. Sulejman wini GRE za śmierć Hassana. Wykradł bardzo ważny plik, którym teraz szantażuje GRE i opublikuje go, jeśli cokolwiek mu się stanie. Dane na temat celu. Wykradziony plik zawiera niekompletny proces przygotowania leku na wirusa. Wyprodukowanie go w obecnej postaci dałoby prawdopodobnie silnie trującą substancję. Ponadto plik zawiera pełny opis struktury wirusa. Jeśli ktoś zdecydowałby się go produkować, kosztowałoby to życie wielu ludzi. Plik trzeba odzyskać. Dodatkowe informacje, bieżąca sytuacja. Sulejman przekazał plik nieznanemu odbiorcy z instrukcją opublikowania go na jego polecenie. Aby temu zapobiec, zagłuszamy sygnały z miasta, dzięki czemu nie ma ryzyka opublikowania dokumentu. Radio, które otrzymałeś, jest w stanie przebić się przez zagłuszanie. To jedyna możliwość kontaktu, nie strać go. Sulejman zszedł teraz do podziemia i zaczął używać innego imienia. Mamy powody przypuszczać, że przewodzi jednej z dwóch głównych grup działających w mieście. Powtarzam, masz znaleźć Sulejmana i zlokalizować wykradziony plik, aby ocalić ludzkość od katastrofy niewyobrażalnych rozmiarów. Mówiłem, że to nie jest normalny zrzut. Połamcie mu nogi. Potem zabierzcie do Raisa. Co to cię? Wszyscy! Przestań! Hałas je przyciąga. Do tyłu! Do tyłu! Dawaj, sprężamy ruchy. Zabierzmy go z ulicy. Mówi Jade, szykujcie szpital. Mamy gościa z raną u głowy i pogryzioną ręką. O cholera, Amir ranny? Nie, Amir zginął. Ale przyprowadzę kogoś, kto może przeżyć. To nasz? Zobaczymy.
go uszczypnij. Boisz się. Wcale, że nie. To go uszczypnij. Mrugnął. Co? Znowu mrugnął. A co, jeśli to zombie? Zombie! Uciekamy! Cholera, mój łeb. No jak widzieliśmy, był to bardzo ciekawy wstęp. Musimy znaleźć pewnego gościa i znaleźć ten wykradziony plik. Jest to jakby główna część fabuły. Tutaj jesteśmy w jakimś swoim pokoju. Mamy bardzo ładny widok na miasto oraz przepiękną grafikę. Idziemy dalej. Śpisz przez 3 dni jak zabity, a potem straszysz dzieciaki? Doskonały start 31. Gdzie jestem? Jesteś w raju, nie widzisz? Okej, starczy już żartów. Pokój 190. Szef powie ci resztę. Co znaczy 31? Pytaj szefa. A więc dostaliśmy pierwsze małe zadanie. Musimy udać się do szefa, do pokoju 190. Ginął przez tego gościa? Cicho. Walić cicho. Teraz on dostanie antyzynę Amira. Dorwał nas po kolei, jednego po drugim. Dobra, bez zastanawiania lecimy od razu. To jest prawdopodobnie ten pokój, tak. Hej, szukam... A ty tu rządzisz? Co, że ja za młody? Masz problem z moim wiekiem? Nie, ja... Chciałeś ze mną rozmawiać. Tak lepiej. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Wiesz, gdzie jesteś? Rozumiem, że to jakieś schronienie. Nazywamy to wieżą. Brecken i biegacze zeszli się tu jakoś parę miesięcy temu i tak tu sobie odtąd siedzimy. Szukamy zrzutów, zbieramy rzeczy i ratujemy ludzi. Tak, chciałem podziękować tej dziewczynie. No i słusznie. Gdyby nie ona, to od dawna gryzłbyś ludzi jak szalony. Twoja antyzyna kompletnie się potłukła. Jedno, co Jade uratowała, to twoje radio. Właśnie. Czy mogę je odzyskać? Szczerze, to ja go teraz bardziej potrzebuję. Wierz mi, jest wręcz przeciwnie. Dobra, weź se. Ty wiesz, dla kogo biegacze tak ryzykują? Dla takich jak ty. Przyjąłeś antyzymę, którą miał dostać kto inny, a nawet nie pożyczysz swojego sprzętu? Nie mam już czasu się z tobą pierdzielić. Nie mogę złapać kontaktu z jednym z naszych, bo wszystkie nasze radia są do dupy. Zrób coś dla mnie, dobra? Nie pokazuj mi się tu razem ze swoim radiem na oczy. Więc idź się przydaj gdzieś indziej. Nie tolerujemy leniwych ciuli w wieży. Ej, ej, to nie fair. Nie jestem leniem, ja tylko... Hej, szefie. Daj se. Ten gość, co mówiłem? Siedzi na 13 piętrze, ale równie dobrze mógłby być pod ziemią. Wróć tu później. I nie jestem szefem. Za młody, pamiętasz? Ja jestem Rahim. Brecken tu zawiaduje. Dobra, a więc spotkaliśmy się już z szefem. Następne zadanie to poszukać zaginionego ocalałego na 13 piętrze. Tutaj mamy windę, która zaprowadzi nas na te 13 piętro. Nie będę też ukrywał, że chwilę pograłem wcześniej, dlatego wiem od razu, gdzie się... 13 piętro. Zdobyć coś dla Rahima. 13? Kurczę, to będzie brudna robota. Ale cóż, tutaj każdy musi odrobić swoją działkę, no nie? No nie będę ukrywał, że wiedziałem, gdzie się udać. Jezu, jak wielu ludzi tu umarło.
Tu Crane. Czekamy na twój raport już od 70 godzin. Co się stało? Straciłem na chwilę radio. Bez obaw, nie odkryli, kim jestem. Nie dotarłem jeszcze do przywódcy wieży. Nie znam jego tożsamości. Spróbuję wkraść się w ich łaski. Zrozumiano. Mamy mało czasu, Crane. Pamiętaj o tym. Jeszcze jedno. Jeden z tych... ugryzł mnie. Nie mam objawów, ale tutaj się mówią, że jestem zarażony. Lepiej więc, żebyś jak najszybciej znalazł jakąś antenę, hej! Prawda? Hej! Pomocy! Co jest? Dobra, więc tam prawdopodobnie znajduje się nas poszukiwany, tak? Na mapie mamy zaznaczone. Bardzo łatwe to było. Jest, otwieramy drzwi. Zaciąłem się, uciekając przed nim. O Boże, musiałeś go zabić, co nie? A, cholera! To był mój brat. Chciałem go zobaczyć, dlatego tu przyszedłem. Spokojnie, już dobrze. Sprowadzę pomoc. Rahim, tu Crane. Jestem na 13. Słuchaj, ten twój człowiek mocno oberwał w walce z zombie. O cholera. 31. Polazłeś po Marka? Czy tam jest bezpiecznie? Wystarczająco bezpiecznie. Okej, zostań tam. Wysyłam na dół Lenę. Leż spokojnie. Lena tu będzie lada chwila. Gazę! Musisz znaleźć jakąś gazę. O, i alkohol. Daj razem. To zatrzyma krwotok. Szybko, proszę. Uspokój się, okej? Okay? Sprowadzę pomoc. No, przez chwilę będziemy mieli okazję poczuć się jak w DayZ albo w H1Z1. Będziemy szukać alkoholu i gazy. I z tego oto alkoholu i gazy skraftujemy sobie opatrunek, apteczkę. Jest tutaj w tej grze pewien aspekt zbieractwa, tak samo właśnie jak już w wcześniej wspomnianym DayZ albo H1Z1. Mamy, jak widzimy, tutaj takiego rodzaju skrzyneczki, które możemy otwierać i znaleźć w tym jakieś ciekawe rzeczy. Mamy również lodówki. Jak widzimy, mamy także i jedzenie, puszka. O, tu jest coś w rodzaju apteczki, mamy gazę. Tutaj po prawej stronie u góry mamy oczywiście mapę i radar. I jakby zaznaczenie na pomarańczowo znaczy to tyle, że jest jeszcze jakieś miejsce w tym pokoju, które możemy przeszukać, a tym miejscem mianowicie jest szafa. Tutaj nie ma nic, ale otworzyliśmy i jak widać te pomarańczowe zaznaczenie znikło nam z radaru. Zmierzamy do kolejnego pokoju. Gwoździe, no będziemy mogli craftować z tego prawdopodobnie jakieś pewnego rodzaju bronie, czy coś w tym stylu mamy. Spróbujmy szczęścia. Mamy alkohol, więc od razu zmierzamy do Marka. Po wciśnięciu i załącza nam się nasz ekwipunek i tutaj mamy plany, apteczka i klikając Enter albo tutaj po prostu przyciskiem zrób, tworzymy apteczkę. Ok, i dzięki temu będziemy mogli użyć ją na Marku. Ok, kto jest ranny? On mocno krwawi. Niech zobaczę. Gaza i alkohol są dość prymitywne, ale działa. Ok, dziękuję. Zajmę się nim już. Dobra robota, 31. Cicha woda, cicha woda. Hej, 31. Nieźle jak na nowego. Może źle cię oceniłem. Co było, minęło. Chcę się odwdzięczyć za ratunek. Świetnie. Wdepnij więc do mnie. Musimy pogadać o twojej roli tutaj. Dobra, musimy wrócić do Rahima. Nie wiem, czy możemy użyć windy, tak.
Możemy pojechać windą, nie musimy iść schodami. Dobra, załatwione. Bułka z masłem. Coś jeszcze? Ha, niech pomyślę. Rahim, czyś ty już doszczętnie zgłupiał, czy palma ci odbija? Omar mówił o twoim pomyśle na gniazdo. Ładunki wybuchowe? Serio? Co? Wybuchowe? Ja błagam. Nigdy nic tak... Nie umiesz kłamać, nigdy nie umiałeś. Ja wiem, co robię. Ta? Myślisz, że jesteś Geroj? Nie jesteś mamą. Nie, nie jestem. Mama nie żyje. Więc może byś był dla mnie trochę milszy. Jestem twoją jedyną rodziną. Szczególnie teraz, kiedy Amir zginął. Jesteś Jay, prawda? Tak. Chciałem ci podziękować za ratunek i powiedzieć, jak mi przykro z powodu Amira. Zawdzięczam wam życie. Tak, zgadza się. Chcesz spłacić swój dług? Pilnuj, żeby mój durny brat też nie zginął. Żadnych eksplozji, Rahim! No... I co? Zdałem? Mogę poznać Brekena? Weź się najpierw przebierz. Masz świeże ubranie w pokoju, numer 194. Coś nie tak z moimi ciuchami? Do roboty, jaką przydzieli ci Brecken, potrzebujesz czegoś solidniejszego. Daj znać, jak się przebierzesz. Dobra, więc musimy się przebrać, prawdopodobnie z biegiem czasu. Kiedy będziemy zdobywać jakieś doświadczenie, będziemy mogli sobie kupować nowe rzeczy, które... prawdopodobnie będą powodowały to, że będziemy jakoś sprawniej się poruszać na mapie albo coś w tym rodzaju, to zobaczymy przy dalszej części rozgrywki. To jest twoja skrytka. Możesz tu zmienić stroje, a także przebywać dowolne przedmioty. Gdy uzyskasz wyższy poziom przetrwania, otrzymasz dostęp do nowych strojów. Ok. Dobra, czyste ubranie. Zmiana stroju. Dobra, Rahim. Jestem gotów. Gdzie znajdę Brekena? Nie tak szybko, stary. Jak chcesz z nami zostać, musimy sprawdzić, czy się nadajesz. Zabieraj dupę na trening. Trening? O czym ty mówisz? Idź na górę. Już masz niedaleko. Dobra, musimy teraz pójść na dach, na trening, który wspomniał Mark. No tak, jak powiedziałem wcześniej, będzie to pewnego rodzaju tutorial przed pełnoprawnymi misjami i prawdopodobnie po tym tutorialu skończę ten odcinek i pełno takie prawne misje będziemy zaczynali grać już od następnego odcinka, ale na razie idziemy na trening. Rahim, nie widzę cię, gdzie jesteś? Blisko. Podstawy parkour, naciśnij przytrzymaj spację, no to będzie mógł sobie oczywiście każdy sam przeczytać. Klikamy escape i lecimy. Na pewno ci się spodoba. Mamy tu piękny widok, bez dwóch zdań. Jak widzimy, możemy sobie tutaj podziwiać bardzo, bardzo piękne widoki. No, jeśli ktoś ma lęk wysokości, podejrzewam, że lekko zakręcić mu się w głowie mogłoby tutaj. Dobra, zobaczymy, co przygotował dla nas Rahim. Witaj na fitnessie. Na początek musimy cię nauczyć biegać. Zaraz, jak to nauczyć biegać? Rób tylko, co ci powiem, okej? Okay? Dobra. Skacz na te worki w dole. Odbiło cię, zabije się. Nie bądź cykor. Nie no, jaja sobie robisz? No to patrz. Rahim!
Nie ruszaj się! Sprowadzę pomoc! Jaja sobie z ciebie robię! Ty głupi gnoju! Co? Nie znasz się na żartach? No chodź! Skacz tu na dół! Chryste, panie! No to lecimy. Możesz w mordę! Jasny gwint! Niezła jazda, co nie? Ale weź się jeszcze nie podniecaj. Będzie lepiej. Żeby przeżyć na zewnątrz, musisz wykorzystać otoczenie. Większość zombiaków słabo się wspina, więc im teren trudniejszy, tym lepiej dla ciebie. Przygotowałem ci parę typowych sytuacji. Zobaczymy, jak sobie z nimi poradzisz. Czasem lepiej czołgać się przez niskie, wąskie przejścia. Zombiakom będzie ciężko cię gonić. Jak już ruszysz biegiem, staraj się nie zwalniać. Na zewnątrz, jak się zatrzymasz, to raczej umierasz. Nieźle. Jak na nuba. Dobra, właśnie na rusztowanie. I nie spadnij, bo na dole nie ma żadnej siatki. To moje ulubione. Chwyć się i podciągnij. Na zewnątrz bez tego nie przeżyjesz 10 minut. No, grafika naprawdę jest tutaj przepiękna. Ja i tak nie mam ustawionej grafiki na maksa ze względu na no nie najlepszy komputer, chociaż no i tak mam 680, 8 giga RAM-u i procesor i7, ale mimo wszystko nie jest to najnowszy sprzęt, więc ustawiłem sobie grafikę troszkę na mniejszą. Ale mimo to wygląda to wszystko świetnie i będę też testował z czasem grania, jak sobie ten komputer radzi i wtedy ewentualnie będę zmieniał ustawienia graficzne. Okej, wystarczy. Masz naprawdę wielki talent, gościu. Naprawdę. Albo robiłeś to już wcześniej. Robiłeś to już wcześniej? Niespecjalnie. W liceum byłem w zespole lekkoatletycznym. No, to jesteś cholernym savantem. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. Jak widzimy, dostaliśmy tutaj punkty umiejętności od razu. Musimy się wrócić do wieży. Co się ze mną dzieje? Crane, mów do mnie, co się dzieje? Coś poszło nie tak. Rahim, co się przed chwilą stało? O kur... Na pewno miałeś pierwszy atak. Wracaj tu lepiej.
Rahim, co to kurwa było? Czy ja się zmieniam? Chyba nie, mam nadzieję. Ataki zdarzają się wszystkim zarażonym. Weź lepiej idź do doktora Zira. Niech cię zbada. I pewnie da ci działkę antyzy. Zanim wybierzesz się do Zira, to pomów z kwatermistrzem. On da ci sprzęt, dzięki któremu na zewnątrz nie odgryzą ci od razu głowy. Co mówi zombie do swojej zarażonej żony? Tutaj pomału odcinek będzie się kończył. Mam nadzieję, że wam się podobało. Tak jak powiedziałem, w następnym odcinku będziemy już robić pełnoprawne misje. Chciałem tutaj pokazać wstęp i też nie chciałem niczego ominąć. Jak dotąd nikt nie podejrzewa, że nie jestem tym, za kogo się podaje. Dobra nasza. A jak doktor Zir pomoże mi pozbyć się objawów infekcji, będzie jeszcze lepiej. Nie chciałem niczego ominąć, więc to postanowiłem wam również pokazać. Tutaj właśnie zaczynamy już taką pełnoprawną misję, więc na teraz skończymy. Dzięki wielkie za oglądanie, zapraszam do lajkowania, subskrybowania i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.